Telewizja Misericordia startuje z nową propozycją dla Ciebie, która ma służyć rozwojowi wiedzy i ducha, wzmocnić na drodze duchowej dzięki regularnym spotkaniom w tej rzeczywistości online. Będziemy proponować spotkania z przewodnikami duchowymi, ekspertami i wykładowcami wiedzy teologicznej. Spotkania będą poświęcone tematowi Kościoła, liturgii, Biblii, a także osobistego rozwoju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym projektem do rejestracji, formularzu, do którego link znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rejestracja umożliwi nam kontakt z Wami i przekazanie propozycji najbliższych spotkań, a pierwsze z nich już we wrześniu. Zapraszamy! Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Z Nazaretu Jezus udaje się do Kafarnaum. Od tego momentu to Kafarnaum staje się jego domem. Tu także naucza w szabat, ale w odróżnieniu od Nazaretu mieszkańcy tej wioski rybackiej przyjmują go z otwartymi sercami. Tutaj w domu Szymona Piotra będzie miał schronienie i dach nad głową. W Kafarnaum mieszkają ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa jako Pana i Mesjasza, dlatego tak chętnie go słuchają. A On także tutaj dokonuje wielkich cudów. Jeśli otwieramy się na Chrystusa i Jego naukę, to Jego Słowo uzdrawia moje wnętrze, przemienia moje serce i oczyszcza mnie z wszelkiego ducha nieczystego. Potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy karmić się Jego Słowem. On jest nam potrzebny bardziej niż chleb i woda dla naszego ciała. Zrozumieć to, to pierwszy krok na drodze do zbawienia. Mieszkańcy Nazaretu odrzucili Jezusa. Mieszkańcy Kafarnaum Go przyjęli. A ja? Przyjąłem już Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela? Oddałem Mu stery swojego życia?